Nie, tam takie szmaty. Już zrobię zdjęcia, to tam z tymi śmieciami. O. 1952 rok, 6 stycznia. Mama zaczęła poród tu w domu w ciągu nocy. No i to taka była pani, która właśnie przychodziła zawsze do tych porodów. No i wtedy też ta pani przyszła. Ale cóż, mama się bardzo wtedy, wiem, męczyła. I zamiast, jak to się rodzi dziecko, żeby główka wyszła, no to właśnie wtedy wyszła rączka. No i ta pani powiedziała, że już się nie dodali nic zrobić, także trzeba teraz lekarza. No i rano żeśmy zadzwonili po pogotowie do Rawy Mazowieckiej, tutaj pogotowie wtedy przyjechało i mamę zabrało do szpitala, do Rawy. Gdyby mama, zaraz ją wzięli po prostu na ten stół operacyjny, to by może było wszystko w porządku. Ale to, co zawsze mama opowiadała, to im tak gdzieś położyli z boku, no i tak sobie tego. Dopiero po pewnej chwili ją wzięli na ten stół operacyjny i tam to dzieciątko no, się urodziło, ale już było martwe. To był piękny chłopczyk, który ważył 4,5 kg. No i co było dalej? Mama potem dostała wielkie gorączki, temperatury. Ten brzuch zamiast spać, to on się taki zrobił wielki, olbrzym, bo tam było zapalenie otrzewnej. I tam jakaś woda w boku, mama gorączka miała 40 stopni, po prostu była na półprzytomna. A były wtedy w Rawie siostry Szarytki, to tam się to mamy bardzo opiekowały, no po prostu co tam było trzeba, ale wszyscy byli bardzo, no nawet powiedział lekarz, tu nie ma już żadnego wyjścia po prostu, bo już jest taki stan, że jest beznadziejny stan. A ja to mówię, robię wszystko co mogę, ale już się dalej nie da zrobić. A mój tato rano wstawał, wtedy tata wstał rano, nie wiem, może tam coś jechał i właśnie szedł do Rawy, do mamy zobaczyć, co tam się dzieje. To była tak, jeden dzień, drugi dzień, chyba trzeci dzień, ta tata przychodził potem wieczorem, a ja się pytam, tato, jak ta mama? O, jak mówię, z matki to już nic chyba nie będzie, mówię, bo jest bardzo w takim stanie ciężkim. No i o tym się dowiedziały siostry, oczywiście, a tutaj mieszkanki przecież są zaraz obok nas. Jak się dowiedziała wtedy siostra Miriam Łopacińska, bo była w Rawie w szpitalu, zobaczyła ten cały, prawda, no ten cały przebieg, jak tam ta mama w ogóle wyglądała. I przyjechała i wtedy poszła do siostry przełożonej Eutalii, która i mówi tak, dajcie nam relikwię naszej matki założycielki. I właśnie siostra przełożona wtedy dała taką relikwię, taka bo w takim kółeczku oprawiona. I siostra ta zawiozła tą relikwię do szpitala i przypięła do koszuli matki. Ale to jeszcze mało tego wszystkiego. Mama, siostry odprawiały nowennę przez 9 dni z rękami wzniesionymi w krzyż o uzdrowienie mamy. A tutaj ta właśnie siostra przełożona tutaj przychodziła do nas. 3 razy dziennie. I tak samo tu żeśmy rękami na podłodze, tak samo rękami wyciągniętymi w krzyż właśnie i prosić matkę założycielkę o uzdrowienie. A siostra Miriam tak powiedziała, matko, jeśli chcesz być święta, to zrób cud i uzdrów. No i właśnie tak w tej chwili się stało, że ta mama była w takim bardzo stanie na poprzytomnym. Jak ta relikwia była przypięta i potem lekarz przyszedł, bo mama tak tam była w takiej izolacji leżała. I bierze kołdrę, odwija, bo taki był ten wielki już. Mówi tak, o, a co to się stało? A kogo tutaj pani ma przypiętego tutaj do kosza? A to jest, mówi, moja założycielka, matka założycielka. Ona mnie uzdrowiła. Nie, to było naprawdę, to było bardzo wielkie przeżycie. A jeszcze było tak, że jeszcze w tym czasie, jak już takie, żeśmy taką miały wiadomość, to ja pamiętam, że tato z babcią, czyli z, no, znaczy mamą,
pojechali tam do Rawy sam tym wozem i babcia wtedy wzięła już ubranie mamy na śmierć. A my tutaj w domu, Boże, jak to będzie wszystko wyglądać. No i tak jakoś tak się tutaj wtedy dzień był taki dla nas bardzo ciężki. Ale oni wracają po tym wieczorem, no i mówią, że po prostu, że tak się stało, jak się stało. No są dzięki naszej matce założycielce, bo gdyby nie, no i co powiedział lekarz, że to jest cud, którym chociaż jestem mówi, niewierzącym, ale ja wierzę, że to się stał cud. No i ale oczywiście siostra Miriam nie odstąpiła od tego. Powiedziała tak, panie doktorze, no dobrze, ale ja bym bardzo pana prosiła o takie zaświadczenie, bo nam się to może kiedyś w przyszłości przydać. Że jako no, pan to podpisze i po prostu, że to będziemy mieć, bo ona się, bo jak mówię, no jak po tym razie czego, może tam coś to będzie potrzebne kiedyś. A on tak, bo to były takie czasy pokomunistyczne, to tak, on tak samo się bał troszeczkę tego, ale myślał, że ja mam to wszystko w tajemnicy, niech się pan doktor o to nie boi, to będzie wszystko zachowane w tajemnicy. No i tak to wszystko było, prawda, przez ten okres czasu. I wtedy mama już do domu wróciła, mama jeszcze była w szpitalu przez miesiąc czasu, no bo no to wiadomo, że przecież po takim czymś bardzo była osłabiona. A tu była w domu wtedy bardzo wielka rada, że już mama jest w domu, że już to będzie wszystko dobre. I potem mama miała jakieś chyba gdzieś może w przeciągu 2 miesięcy na takie badanie pojechała tam do Rawy, bo oni tam prawda chcieli wiedzieć, co tam się dalej dzieje. Jak lekarz sprawdził wszystko, tak wszystko zniknęło, że ani wody, ani zapalenia oczewni, nic wszyściutko, tak było naprawdę. To jest właśnie taki cud, że momentalnie się wszystko jest bardzo niedobrze, a potem momentalnie się wszystko dzieje dobrze. No i mama jeszcze potem żyła 43 lata od tego czasu. No, no ja to wszystko wiem, bo ja to jako prawda byłam w domu najstarsza, to wiem, że tak. No i co? To byłoby tak. No w tej chwili, co tam chodzi o mamę? No raz była w domu. A siostra ile miała? Słucham? Ile lat siostra miała wtedy? 17.